Dzisiaj będziemy zastanawiali się nad tym, co to jest wdzięczność. Już żeśmy to pewnie przed 12 laty jedną naukę całą poświęcili właśnie tej sprawie na podstawie nauki świętego Tomasza z Akwinu. I znajduje się ona właśnie w takim zbiorku, który może niektórzy posiadają, pod tytułem Ostatni Szelung. To tam jedna nauka jest właśnie cała poświęcona wdzięczności. Ale myślę, że dzisiaj po tych lu latach raz będzie można jeszcze w jakiś trochę inny sposób spojrzeć na tę sprawę. My często tego słowa używamy, na przykład po prostu pewno specjalne nabożeństwo nazywamy dziękczynieniem, mianowicie to te nasze modlitwy po komunii świętej. Więc one mają wypływać z wdzięczności. Zastanówmy się tak właśnie, czy może to jest tylko stało się już jakąś nazwą. To znaczy, że ten czas po komunii świętej jest poświęcony nie na dziękowanie, na wyraz wdzięczności, ale jest przeznaczony na przykład na prośby. Może jest przeznaczony na układanie czasu swojego całego dnia z Panem Jezusem. To nie są jakieś rzeczy, które by miały być zganione. One dobrze umieszczone są właśnie w czasie po komunii świętej. Ale jednak nie trzeba zapominać, że pierwszą rzeczą to jest właśnie okazanie Panu Jezusowi wdzięczności. I że właśnie wysiłek w tym kierunku, żeby w jakiś ciągle nowy sposób podziękować Panu Jezusowi za to, że On do nas przychodzi, to nas jakoś bardzo zbliża do Niego, uszlachetnia, to nasze serce musi rozszerzyć. To jest coś bardzo dla nas potrzebnego. Są różne takie dobra wieku dziecięcego, które idą potem w zapomnienie. Są takie sprawy, które w wieku dziecięcym odgrywają ważną rolę, a potem jakoś się zapodzieją w życiu. Takie na przykład dobra taka zasada, że Bóg wszystko widzi, albo też, że mamy anioła stróża, to ona potem się dorosłym ludziom wydaje już niepasująca do tego wieku dorosłego, że to jest dobre dla dzieci. Dzieci też uczymy przecież, czy powinniśmy uczyć wdzięczności, to znaczy mówimy, podziękuj. Nieraz są jakieś trudności, że dziecko nie chce podziękować. To je po prostu niejako przymuszamy. Jak nie podziękujesz, to nie dostaniesz. Ale może w tym wszystkim jest nieraz za mało takiego wychowawczego, prawdziwego działania, to znaczy za mało jest też wytłumaczenia i właśnie dopomożenia do tego, żeby przede wszystkim w tym dziecku zaistniała skłonność do wdzięczności, czyli żeby się wytworzyła ta właściwa cnota. I potem my w późniejszym życiu może nauczeni od za młodu, oczywiście przy każdej sposobności powiemy dziękuję, bardzo uprzejmie dziękuję i tak dalej. Prawda? Mówimy, ale czy tkwi w nas ta cnota wdzięczności? Czy to jest może tylko taka forma zewnętrzna, takie jakieś dobre zachowanie się niby, oczywiście, jasne, ale czy naprawdę w nas jest wdzięczność? Bo to jest jakaś wyższa szlachetność, to jest doskonałe sprawiedliwości. Jeżeli ktoś umie być sprawiedliwym wobec wszystkich, wobec Boga i wobec ludzi, to jest coś bardzo pożądanego. Na pewno na przykład wszyscy ludzie się dobrze czują wobec takiego człowieka. Jak on jest jakimś przełożonym, czy kolegą, czy koleżanką w pracy, czy nauczycielem, to jakieś ma funkcję trochę więcej społeczną, a nawet chociaż jest tylko niby skromnie ojcem albo matką w domu wobec własnych dzieci, jest sprawiedliwy, na pewno to jest wielka rzecz, ale a wdzięczność to jest jeszcze coś ponad sprawiedliwość. To jest jakaś doskonalsza taka odnoga jakby sprawiedliwości, taki wykwit właściwie, taki kwiat po prostu sprawiedliwości. Chodziłoby o to właśnie, żeby w nas istniała ta cnota. W niej są powinniśmy odróżnić trzy elementy. Mianowicie, że cnota wdzięczności polega po pierwsze na tym, żeby uznać, to znaczy duchowo przyjąć, że to jest jakieś dobro, co nam ktoś sprawił, wykonał wobec nas, uczynił nam.
choćby to było dobro materialne, ale my musimy je duchowo uznać, że ono jest dla nas jakimś dobrem. To jest pierwsze, no podstawa. A więc powinniśmy właśnie, jak wychowujemy, to musimy w tym sensie działać, żeby właśnie ten młody człowiek się uczył tego, że on to musi wewnętrznie uznać, bo inaczej gdy tego uznania nie będzie, to jest wszystko powierzchowne. Oczywiście z tego dopiero wypływa, z tego wewnętrznego uznania dopiero wypływa to, że się na zewnątrz to wypowie. Niejako się pochwali to dobro. Powie się tak, rzeczywiście otrzymałem jakieś dobro od Ciebie. Jaka to jest ta forma tego, to nie chodzi, tylko że to musi być treść tego zewnętrznego pochwalenia. A potem jeszcze oczywiście musi być pragnienie tego, bo to jest jeszcze jakoś egoistyczne bardzo, ale musi być teraz pragnienie odejścia od siebie, po prostu chęć, żeby oddać. I to nawet chcieć oddać więcej niż się otrzymało. Ale to nie chodzi o to, żeby oddać tę rzecz, którą się otrzymało. Tylko oddać ten dobry czyn, że ktoś wobec mnie wykonał dobry czyn, a czyn dobry przede wszystkim jest znowu we władzach duszy. Jego rozumie, że się zastanowił, co by mnie było potrzebne w danej chwili i że miał tę dobrą wolę i to wykonał. Znaczy przede wszystkim ten jego czyn, że, a nie to, co, że to, co towarzyszy temu człowiekowi jakiś dar albo jakaś pomoc, wysiłek fizyczny, to oczywiście, że to potem jest wypływem, ale istotną rzeczą to jest dobry czyn, który ktoś wobec mnie wykonał. Ja też muszę, nie wystarczy, że ja oddam mu to materialnie, że taką samą przysługę, że tylko ja muszę mieć też tę dobrą wolę, tę życzliwość wobec niego. To musi być dobry czyn. To jest wymiana przyjaźni po prostu. Czasami ktoś właśnie z pychy jakiejś braku pokory nie umie właśnie chcieć się jakoś odwdzięczyć, to znaczy też wykonać dobrego czynu, tylko może chce tam jakoś oddać, albo znowu nie uznaje tego, że coś dobrego to było i tak dalej, szuka tam w tym właśnie jakiejś dziury w całym, prawda, żeby tylko powiedzieć, nie potrzebuje być wdzięcznym, a to jest wewnętrzna jakaś ukryta pycha. Więc dopiero wtedy, kiedy te wszystkie trzy elementy, to uznanie wewnętrzne, pochwalenie na zewnątrz i to właśnie pragnienie, żeby dobrym czynem też oddać, to właściwie dopiero stanowi tę cnotę wdzięczności, czyli jest tą skłonnością do wdzięczności. Im musi być większa wdzięczność, im jest większe dobro, które zyskałem. Im jest większa moja potrzeba, której została zaradzone przez kogoś, im kogoś to więcej kosztuje. To się oczywiście odnosi do ludzi, bo nie można powiedzieć, że Pana Boga coś kosztuje, gdy nam coś daje. Im ktoś jest mniej zobowiązany do tego, żeby nam jakieś dobro wyświadczył, bo może ja właśnie byłem niedobry kiedyś dla niego, a on się okazał dobry, tym większa musi być moja wdzięczność. Największa wdzięczność należy się wobec tego Panu Bogu, bo Pan Bóg nie jest nic obowiązany do tego, żeby mnie coś dobrego dał. Wdzięczność jest bardzo ważną cnotą w życiu. Wynika to po pierwsze z tego, że Pan Jezus się skarży na niewdzięczność. I przez to pobudza nas właśnie do tego, żebyśmy chcieli ją w sobie wytwarzać. Skutki wdzięczności można by takie wyliczyć, że ona podnosi w ludziach ducha. To znaczy, nawet nie tych, którzy od nas otrzymują wdzięczność, tylko jakichś postronnych ludzi, którzy są świadkami tego, że my jesteśmy wdzięczni wobec tam kogoś trzeciego, to inni się cieszą. Tak jest, taka atmosfera panuje, zaraz podniosło. Ach, jednak warto być dobrym, jednak są jeszcze ludzie, a tym dobrzy i wdzięczni, tak, oto wszyscy się czują zaraz jakoś podniesieni na duchu. I przez to właśnie rozżera się oczywiście miłość, bo to jest jednak wymiana przyjaźni. I tu się przezwycięża oczywiście właśnie wpływ złego ducha, który bardzo chce ciągle ludzi skłócić. Chce wywołać w ludzi jakieś przygnębienie, że nie warto być dobrym.
To jest więc taka cnota, którą powinniśmy chcieć koniecznie w sobie posiadać. I święty Paweł bardzo wiele mówi o tej wdzięczności Panu Bogu. A więc na przykład powiada tak: trwajcie wytrwale na modlitwie i dzielnie się i majcie jej, łącząc z nią dziękczynienie. Jak święty Paweł mówi w ogóle gdziekolwiek o modlitwie, to zawsze przypomina, że do modlitwy należy dziękczynienie. To jest do Kolosan w rozdziale 4. A za co mam według świętego Pawła najwięcej dziękować? On sam daje przykład, bo powiada tak: bracia, nieustannie winniśmy Bogu dzięki składać za was. Jest to rzecz słuszna, bo wiara rośnie potężnie i w każdym z was wzmaga się wasza miłość wzajemna. Czyli że najwięcej Panu Bogu powinniśmy dziękować oczywiście za dary duchowe, za dary właśnie nadprzyrodzone. One są nam nienależne, one są prawdziwą łaską, prawda? Więc tym więcej właśnie powinniśmy za nie dziękować. Tak sobie zdajemy sprawę z tego, że jak to jest. I że tak to poczucie wdzięczności, ono właśnie sprzeciwia się wszelkiego rodzaju pysze. To znaczy, jeżeli ja szczerze wiem, że muszę i chcę dziękować za to, że mam wiarę i że mam miłość, to jeżeli tam jaka ona we mnie jest, to no to znaczy, że to wszystko tylko otrzymało od Boga, nie mogę się nic chełpić. Jeżeli u kogoś widzę brak wiary czy brak miłości, to nie wolno mi nic jego jakoś źle o nim myśleć, bo przecież ja to tylko otrzymałem właśnie od Boga jako dar, za który uczę się wdzięczności. Szczególnie powinniśmy być wdzięczni, powiada dalej święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, powiada, że za powołanie życiowe, zwłaszcza gdy kto był grzesznikiem i otrzymał łaskę nawrócenia, to za to musi być szczególnie wdzięczny. Tak on powiada: dzięki składam temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, że uznał mnie za godnego swego zaufania i powołał do swojej służby, chociaż przedtem byłem bluźniercą, prześladowcą i złoczyńcą. Ostatecznie należy dziękować za wszystko, tak jak do Efezjan w 5 rozdziale powiada: składajcie nieustannie dzięki za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Za wszystko, co jest dobre. Oczywiście, że może to niepotrzebne, ale dla pewności powiem, że nie można Panu Bogu dziękować za grzechy własne. Bo to na pewno jest złe. Czasami jakby się komuś tak kiedy wydawało, że chce nawet dziękować za to, że grzeszył, bo się potem nawrócił czy coś, no trzeba tu być bardzo ostrożnym. Za sam grzech nie można dziękować, tylko za miłosierdzie Boże, które się przy tym okazało. Ale grzech to nie ma sensu dziękować za coś, bo to jest nic. To jest właściwie jakiś brak dobra. To nie jest coś, za co można dziękować. Więc także to, żeby tego nie próbować tak robić. Czasami się może komuś wydawało za wszystko, to znaczy jednak nie za grzechy oczywiście. Powinniśmy dalej według świętego Pawła w 1 do Tymoteusza, rozdział 4, dziękować za wszystko, co mnie spotyka ze strony ludzi, czy może ze strony martwych przedmiotów, prawda? W ogóle ze strony tego świata zewnętrznego, za wszystko mamy dziękować. Powiada tu święty Paweł w ten sposób: bo wszystko, co Bóg stworzył, dobre jest, a człowiek nie powinien odrzucać niczego, co z dziękczynieniem przyjmuje. Więc mamy wszystko przyjmować z dziękczynieniem. A więc mamy dziękować właśnie za to, co nam się wydaje złe. Nie poza tym moralnym złe. Bo to jest coś, co się sprzeciwia woli Bożej. To jest zło moralne. To za to nie mamy dziękować, powiedział. Za grzech czy za brak cnoty, nie. Tylko mamy dziękować za zło takie, co tak się zwykle mówi, że to jest, doświadcza się, zewnętrzne zło, które do mnie jakoś przychodzi, mnie męczy.
to za to wszystko powinienem dziękować. To ma być podziękowanie szczere. A więc jak na przykład powinienem mówić: Panie Boże, mnie się to wydaje, że to jest złe. Ja to odczuwam jako coś złego, jako nieszczęście. Mnie to boli. Chciałbym się tego pozbyć. Ale Ty na pewno wiesz, co mi jest potrzebne. I dlatego ja Ci dziękuję za to. Bardzo radzę to każdemu tak czynić. To przynosi wielki pokój wewnętrzny. To znaczy, Pan Bóg wtedy daje łaskę. Bo to jest jakaś szczególna, zdobycie się na jakieś szczególne zaufanie do Boga i na większą miłość. Mówię, to powinno być szczere. To znaczy, trzeba to wszystko przy tym powiedzieć, że ja bym wolał, żeby tego nie było. Ja bym, nie to boli. Ja to ciągle uważam za złe. Mam pokusy, żeby uważać, że Pan Bóg mnie nie kocha, ponieważ takie rzeczy na mnie spuszcza. Ale ja jednak właśnie przeciwko temu wszystkiemu zdobywam się na ufność i miłość i mówię: Panie Boże, na pewno to jest Twoje dobro, tylko ja tego nie widzę, tego dobra. W tej chwili może je kiedyś dopiero zobaczę w niebie i dlatego Ci z góry za to dziękuję. Mamy dziękować Panu Bogu nie tylko za siebie, powiada święty Paweł w pierwszym do Tyusza w drugim rozdziale, ale za wszystkich ludzi. Tak powiada on. Przede wszystkim zalecam, aby odprawiano modły, prośby, błagania i dziękczynienie za wszystkich ludzi. Myśmy już sobie nieraz starali zdać sprawę z tego, że my jakoś tu ludzi, cały świat jakoś mamy zastąpić. Znaczy nie żebyśmy byli zdolni za cały świat przepraszać Pana Boga, jakby to było takie wartościowe, tylko że właściwie nie powinniśmy ograniczać tego naszego przepraszania Pana Boga za to, co tylko do nas dotyczy, w najbliższym okręgu jakimś, ale w ogóle za wszystko, że za to, że Pan Bóg nie jest kochany, za to, że Pan Bóg jest obrażany, jak to tam anioł, prawda, jeszcze te dzieci fatyńskie uczył przed jeszcze objawieniami, gdy były mniejsze, to właśnie im kazał mówić w ten sposób, że mają dziękować, chwalić Pana Boga za tych, którzy Go nie chwalą, dziękować Panu Bogu za wszystko, za tych, którzy Panu Bogu nie dziękują. Więc to jest taka właśnie jakaś ważna sprawa. Świat jest niewdzięczny. Jak tak weźmiemy cały świat dzisiejszy, wszystkie kraje, te miliardy ludzi, tak sobie pomyśl, jak świat jest strasznie niewdzięczny. Nie tylko to, że się nie wywdzięcza efektywnie. W ogóle nie okazuje tego na zewnątrz wielu ludzi. Może nawet są jako tako wierzący i nam wiedzą, że Pan Bóg to wszystko stworzył i że to właściwie dla nas stworzył, używają tego wszystkiego, a jednakowoż wcale tego jakoś nie okazują, że to otrzymali od Pana Boga. Tak jakby nie otrzymali od Pana Boga, tylko jakby to tak musiało być. Takie są prawa naturalne i koniec jest. A że one od Boga pochodzą, nikt tego głośno nie powie. A nawet jest to, że właściwie ludzie w sobie nawet już nie myślą, wewnętrznie, w duszy swojej, co jest już jeszcze gorsze, prawda? Że nie uznają tego wszystkiego, co na świecie jest, za dobrodziejstwo Boże. A nawet jeszcze coś przeciwnego niż brak wdzięczności, tylko po prostu odpłacanie Panu Bogu złym za dobre. Przypuśćmy, no cały ateizm w gruncie rzeczy. To tam, jak to tam myśli każdego poszczególnego człowieka, możemy osądzać, że jest złośliwy ateistą, może ma trudności, może on jest, mówi tylko, że jest ateistą, a właściwie tylko nie wie, co myśli i się męczy w jakimś tam. Może być, ale jeżeli tak jednak jest ktoś takim wojującym ateistą, to już potem można mieć pewne wątpliwości co do jego szczerej intencji. Bluźnierstwa. Niszczenie tego, co Boże. Teraz w ostatnim czasie się okazało, że pozwolono sobie w Albanii, tej małej Albanii, prawda,
zniszczono w ostatnich miesiącach wszystkie świątynie. To znaczy nie tylko chrześcijańskie świątynie, ale także mahometańskie, bo tam trochę było mahometan. Więc nawet mahometańskie świątynie i świątynie takie, które uchodziły nawet za zabytki, stare świątynie zostały wyraźnie zniszczone. Albo popalone niektóre, albo tam w ogóle w jakiś sposób wyraźnie uszkodzone. Nie wiadomo, jak to się stało, tam nie wszystko wiemy, prawda, co tam się dzieje, ale fakt taki podróżni, którzy tam byli, zauważyli. Więc to jest już takie właśnie, co to komu właściwie by szkodziło, prawda? Jeżeli to jest zabytek, nazywa się, że jest piękne, tylko że to kiedyś służyło Bogu, nie można Pana Boga dotknąć, to ludzie właśnie tak postępują przeciwko Panu Bogu. Tak sobie pomyślmy, czy ci, którzy tam to czynili, bo tam powiedzmy, że te władze, tam ktoś rozkazał to zrobić, ale ci wszyscy, którzy to czynili, to wszyscy byli niewierzący? Na pewno nie. A się dali zużyć właśnie do takiego jakiegoś formalnego, jakiegoś znieważania Pana Boga, czyli odpłacali Panu Bogu świadomie złem za dobre. Przedstawianie właściwie wszystkiego, co jest od Boga, jako coś złego. Nawet Ewangelii Świętej. Że ktoś na przykład będzie twierdził, że Ewangelia to jest coś szkodliwego dla rozwoju człowieka. Całe rozprawy potrafią pisać na ten temat. Prawda, że chrześcijańskie różne poglądy, że to one właściwie człowieka jakoś osłabiają, co to tam już wszystko na ten temat nie wypisali. I w ogóle dobrodziejstwa Boże uważa się za krzywdę. Właściwie dobrodziejstwem Bożym na przykład, bez wątpienia, tak możemy powiedzieć, była ostatnia encyklika Ojca Świętego Humanae Vitae. Bo jest ostatecznie wyświetlone, co Pan Bóg na to, jakie Pan Bóg ma patrzy na to, żebyśmy wiedzieli jak. Czyli to jest jakieś światło, jest dobrodziejstwo formalne. A ludzie zaczęli sobie uważać za krzywdę. Podnieśli krzyż przeciwko temu. Prawda? I to jest oczywiście działalność szatana jakaś, bardzo ukryta nieraz, ale inaczej tego nie można nazwać, że to jest właśnie uważanie za krzywdę tego, co jest wyraźnym Bożym dobrodziejstwem. A więc to jest naszym obowiązkiem, jeżeli my chcemy się uważać rzeczywiście za prawdziwych czcicieli Boga, to musimy koniecznie Panu Bogu wynagrodzić przez wdzięczność. I to najpierw to, że będziemy wdzięczni ludziom, że pod tym względem nie będziemy dawali żadnego zgorszenia i że będziemy chcieli właśnie to, jakiś rachunek sumienia zrobić gruntowny na ten temat. A po drugie, że będziemy wprost Panu Bogu dziękować za to wszystko, właśnie za tych wszystkich, którzy na świecie nie dziękują, którzy nie są wdzięczni. Kiedy to mamy czynić? No, właściwie najlepsze to jest czynić to w czasie mszy świętej. Zresztą są te wszystkie modlitwy i cała ta prefacja, prawda, przed wprowadzenie do przeistoczenia, to właśnie polega na tym, że przypominamy sobie dobrodziejstwa Boże i że należy godną rzeczą sprawiedliwą, żebyśmy zawsze i wszędzie czynili dzięki. O, to jest taka jedna z najstarszych modlitw, która się zachowała z pierwotnego Kościoła. Od tego właśnie, że Bogu należy składać dzięki we mszy świętej. To jest ten najlepszy sposób. Ale zresztą w każdej modlitwie. Może także szczególnie w różańcu. Ale i w słowach. Żeby to gdziekolwiek coś mówi na ten temat, także wobec innych ludzi jakoś zaświadczyć to, że ja uznaję, że Pan Bóg jest tym dobroczyńcą. Przecież wszystko, co tylko dobre na świecie, od Boga pochodzi. Zawsze mówili, musimy sobie uświadomić, że najwdzięczniejszy jest Pan Jezus. Pan Jezus jest najwdzięczniejszy. To znaczy nie tylko wobec Ojca swojego niebieskiego, jak kilka razy w Ewangelii Świętej głośno dziękuję Ojcu Niebieskiemu za różne właśnie, za różną pomoc, którą Ojciec Niebieski mu zsyła, ale także i Pan Jezus jest wobec nas wdzięczny. Tak sobie właściwie myślimy, czy to można naprawdę nazwać wdzięcznością? Otóż oczywiście tutaj chodzi mi o Pana Jezusa przede wszystkim jako człowieka. Że Pan Jezus jest doskonałym wzorem wdzięczności, jest nam wdzięczny. To jest szczera ta Jego wdzięczność wobec nas. Powiecie, za co?
Za co Pan Jezus nam jest wdzięczny właściwie? Otóż Pan Jezus jest wdzięczny nam za to, że my mamy dobrą wolę. Bo On wie, żebyśmy mogli Mu się sprzeciwiać. I On ilekroć widzi w nas wysiłek, że my się wysilamy, że przełamujemy się, żeby się dostosować do Jego woli, to On jest za to wdzięczny. On się tym naprawdę cieszy, każdym naszym wysiłkiem. I On obiecuje ogromną nagrodę, to znaczy to jest Jego wdzięczność. Właśnie. Święty Paweł liczy na tę nagrodę, bo powiada: potykałem się należycie, dobiegłem do mety, wiary dochowałem, teraz czeka mnie jedynie wieniec sprawiedliwości. To znaczy i wdzięczności oczywiście ze strony Pana Boga, bo Pan Bóg daje o wiele większą nagrodę, aniżeliśmy na nią zasłużyli. Teraz w Apokalipsie czytamy, w drugim rozdziale: zwycięzcy dam mannę ukrytą i dam mu kamyk biały, a na kamyku napisane imię nowe, którego nie zna nikt, jak jeno ten, co je otrzymuje. To jest jakaś taka tajemnicze bardzo powiedzenie tutaj objawienia świętego Jana, że każdy będzie miał jakąś swoją taką tajemnicę z niebie, że będzie tylko on pewne rzeczy wiedział. Znaczy będzie mógł się oczywiście podzielić tą swoją tajemnicą, ale jednak to właśnie by nie wiedział. Ja mogę to coś powiedzieć, ale bym nie musiał. To jest coś, co jest specjalnie dla mnie przeznaczone. Jeżeli będę żył w niebie z wielu ludźmi w przyjaźni, to im oczywiście mogę wszystkie tajemnice powiedzieć, ale to będzie ode mnie zależało. Kto zwycięży, dozwolę mu z sobą zasiąść na tronie moim, jaką ja zwyciężył i zasiadł z Ojcem moim na tronie. Taka jest wdzięczność Pana Jezusa, obiecana nam. Zwycięzcy dam pożywać z drzewa żywota, który jest w raju Boga mojego. Drzewo żywota to oczywiście to jest symbol. Symbol tego drzewa, to drzewo żywota rańskie. Tam, kiedy była pełnia właśnie szczęścia. A więc to będzie też pełnia szczęścia. Pod każdym względem człowiek będzie się czuł szczęśliwy. I to będzie wdzięczność Pana Jezusa. Amen.